Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w niedzielnym programie poświęconym Savoir Vivre. Dziś odpowiem na pytanie jednego z kursantów i dotyczące zachowań w gabinecie lekarskim. I tutaj, jak to pytanie padło, to mi się otworzyło okienko w głowie, że 2-3 lata, może 4, nawet już nie pamiętam ile, specjalizowałem się w etykiecie lekarzy, personelu pomocniczego i pacjentów. I pisywałem co numer do takiego pisma Medical Maestro. Wszedłem nawet do rady programowej tego pisma. I potem się zastanawiałem, bo tego materiału, tyle tych artykułów napisałem, że w zasadzie można by wydać podręcznik, etykieta w służbie zdrowia, etykieta lekarza, pacjenta i pielęgniarki. No ale jakoś nie zrealizowałem tego pomysłu, może jeszcze zrealizuję. I pytanie jest takie. Pytanie z własnej praktyki lekarskiej. Jak witać się z wchodzącym do gabinetu pacjentem, którego zapraszam, wychodząc do poczekalni? Uważam, że jako gospodarz wychodzę do poczekalni, przedstawiam się i zapraszam do gabinetu. Czy sam powinienem wyciągnąć rękę na powitanie, czy poczekać, aż pacjent wyrazi taką wolę, ochotę? Czy jest różnica przy takim spotkaniu w podejściu do kobiet i do mężczyzn? Więc tak, no właśnie, tutaj trzeba sobie uświadomić, jaka to jest sytuacja, że lekarze, szczególnie starej szkoły lekarskiej, uważali, że no, lekarz to jest jakiś półbóg, a pacjent, jak to mówił mój wujek, słynny kardiolog, ma jedno prawo odpowiadać na pytania. Później się to zaczęło szczęśliwie zmieniać, szczególnie w prywatnej służbie zdrowia, ale lekarze jakby nie wiedzieli, nie umieli jakby uchwycić istoty sytuacji. Pacjenci też, prawda? Bo pacjenci są koszmarni. U lekarza jeszcze zachowują się jako tako, ale w szpitalach zachowują się jak święte krowy, w którym wszystko wolno i żadna etykieta ich nie obowiązuje. I teraz tak, jeżeli pacjent wchodzi do lekarza, to jest to spotkanie służbowe, a spotkanie służbowe to jest odpowiednik spotkania domowego, no, czyli jest gospodarz i gość. I pan tutaj pisze, że wychodzi na korytarz i tam się przedstawia i zaprasza do gabinetu. Nie bardzo rozumiem tej sytuacji, bo można otworzyć drzwi i powiedzieć proszę, prawda? I tak jak otwiera to ktoś w jakiejś innej instytucji, czy ktoś w prywatnym domu. I teraz gość wchodzi do środka, no i zasada, którą wyjaśniłem w jednym z programów w ramach szkolenia płatnego, prawda, to, bo nie wiem, czy tu w tych programach na tym kanale to wyjaśniałem. Zasada jest taka, że osoba wchodząca jest zawsze mniej ważna od osoby już obecnej. Czyli osoba ważniejsza wyciąga rękę. Czyli jeżeli wchodzi pacjent do gabinetu, to podaje rękę lekarz. Niezależnie od tego, czy ma do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną, z osobą starszą, czy z osobą młodszą. Tyle, że powinien wyjść za biurka, prawda? To znaczy nie można podać ręki przez biurko. I jak jesteśmy już w gabinecie lekarskim, to bym to rozszerzył o inne kwestie. Pierwsza kwestia, ubiór lekarza. No i tu najprostsze rozwiązanie jest założyć biały fartuch i wtedy no nie ma żadnych problemów z niczym, prawda? Bo no, lekarz wygląda jak lekarz.
i nie musi mieć pod tym fartuchem czegoś eleganckiego. Natomiast coraz częściej się zdarza, że lekarze nie występują w fartuchach. W związku z tym powinni być ubrani tak, jak gospodarz przyjmujący no, w miarę uroczystego gościa, prawda? Czyli lekarz mężczyzna powinien być w stroju sportowym skoordynowanym, czyli marynarka, inne spodnie, powiedzmy czarne spodnie, jakaś marynarka w kratkę, koszula, krawat. A kobieta lekarz, sukienka, pantofelki. No, pamiętajmy o tym przy okazji, że badania dokonywane w świecie biznesu, których wyniki jednak obowiązują wszędzie, są takie, że osoba w spodniach, znaczy kobieta w spodniach i w bluzce odbierana jest, można powiedzieć, podświadomie jako osoba mniej kompetentna, mało decyzyjna i podobnie kobieta, która jest ubrana w spódnicę i bluzkę. No, czyli najlepsza jest sukienka no, albo kostium. Prawda? Kostium jakiś no, niekrzykliwy, nie rzucający się w oczy. A propos tego Medical Maestro, to wyciągnąłem z takiej dużego stosu, bo tak u mnie jest mało miejsca, więc leży taki duży stos tego Medical Maestro i przykryty nad nim leżą inne książki, więc leżą książki. Więc wyciągnąłem ze stosu dwa numery. Jeden jest numer 15 z roku 2016. I tam znalazłem, i tam jest mój artykuł pod tytułem Zapach osobisty, czyli perfumy. I tu chodzi o lekarza i lekarkę, prawda? Że innego typu perfumy zakłada na siebie bizneswoman czy biznesmen, a innego typu lekarka czy lekarz. To muszą być perfumy poważne, perfumy, które raczej powodują, że osoba odbierana jest jako starsza, no bo perfumy mogą działać na wiek, znaczy na odbiór wieku, prawda? Jest udowodnione, że perfumy mogą o kilka dobrych lat obniżyć wiek lub podwyższyć wiek. No i muszą być poważne, czyli no takie biznesowe, typu 9 Avenue. Ale muszą być bardzo delikatne, prawda? Że nie mogą epatować na okolice. A inny numer tutaj mam, numer 12 z 2015 roku. I tu znajduję swój artykuł pod tytułem, nie mogę go znaleźć. No, gdzie on jest? A, tu jest, przepraszam bardzo. Wizyta domowa. Da, jak ma przebiegać wizyta domowa według etykiety? No i teraz, jeżeli lekarz normalnie powinien witać pacjenta w drzwiach, tak jak gospodarz, każdy gospodarz, bo nie wychodzimy na klatkę schodową czy do ogrodu, otwieramy drzwi, to lekarz żegnający pacjenta no, wstaje za biurko, podaje rękę, znowu on, bo on jest ważniejszy, bo on jest ciągle tutaj obecny, poza tym jest gospodarz, podaje rękę i odprowadza do drzwi, otwiera drzwi, przepuszcza przez nie gościa, pacjenta i zamyka drzwi. Podczas wizyty pacjenta nie odbiera się telefonów,
chyba że no, lekarz czeka na ważny telefon, no to wtedy przeprasza. To samo dotyczy pacjenta. Pacjent przed wejściem do gabinetu powinien wyłączyć telefon. Ja już miałem taki wypadek, że zapomniałem u lekarza, i to ważnego lekarza, wyłączyć telefon. Znaczy, wyłączyłem go, tylko, znaczy przełączyłem go na ten taki cichy dźwięk, ale ten dźwięk usłyszał lekarz i mówi: proszę odebrać. Mówi: nie, 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 nie odbiorę. No i teraz jest taki problem, prawda? Znaczy problem różnicy między prywatną służbą zdrowia a państwową służbą zdrowia, znaczy tą bezpłatną służbą zdrowia, że ta bezpłatna służba zdrowia no, zmusza wszystkich do skracania, znaczy żeby jak najszybciej wizyta się odbyła, prawda? Żeby to było badanie, wypisanie recepty i do widzenia. No bo no tak jest, takie mamy realia i nikt na to nie poradzi. W prywatnej służbie zdrowia, czy w normalnej służbie zdrowia, to powinno inaczej wyglądać, prawda? Jak jeżdżę po Polsce na wakacje i często się zdarza, że trafiam do przychodni, to tam z reguły wszyscy są na luzie, spokój, nie ma kolejek. Przychodzę do przychodni o 12, przyjmują mnie od ręki. W Warszawie trzeba wisieć na telefonie o 7 rano, żeby się dowiedzieć o 7:02, że człowiek jest przedostatnim pacjentem przed godziną 16. I w przychodni jest młyn i no, no nie da się tych wszystkich, i to rozumiem, tych wszystkich zasad przestrzegać. Natomiast mówię, podczas normalnej wizyty czy w prywatnej przychodni powinno to tak wyglądać, że jak każde spotkanie biznesowe. To znaczy, spotkanie biznesowe zaczyna się od rozmowy o niczym, czyli small talk, przechodzi się na rozmowę towarzyską, przechodzi się płynnie na rozmowę zawodową, i tutaj lekarz rozmawia z pacjentem jako z pacjentem, wcześniej rozmawia z pacjentem jako z człowiekiem, i po zakończeniu rozmowy biznesowej, czyli rozmowy typu lekarz-pacjent, lekarz przechodzi na rozmowę towarzyską, później przechodzi na small talk i dopiero wtedy się żegna, prawda? To znaczy, to Jan Paweł II o tym dużo pisał, co ciekawe, w różnych swoich dokumentach była tam u niego cała taka doktryna personalizacji medycyny. Ale to nie, nie on to wymyślił, prawda? To było zawsze, natomiast później, jak cały świat się patologizował i proletaryzował, to i tutaj się to stało. Prawda? Czyli nie można widzieć w pacjencie tylko pacjenta, nie można w nim widzieć tylko organy i nie można jemu dawać to tak do zrozumienia, że widzimy jego ciało i zajmujemy się tym ciałem, a pacjent nas nie obchodzi. Pacjent jest osobą, człowiekiem. Także traktujemy go jak równego sobie, bo nie ma żadnych powodów, żeby traktować go jako istotę niższą albo istotę wyższą, prawda? Traktujemy go jak równego sobie. W związku z tym prowadzimy z nim rozmowę jak człowiek z człowiekiem, bo taka rozmowa jest dowodem na to, że pacjent może się poczuć jako człowiek w gabinecie, a nie tylko jako przedmiot, zepsuty przedmiot, który ktoś będzie reperował. Znaczy ciekawe, że jestem panu wdzięczny, bo pana pytanie odświeżyło mi tutaj olbrzymią wiedzę, prawda? Bo to jest zachowanie lekarza w gabinecie, zachowanie całego personelu przychodni, zachowanie pacjenta w przychodni, zachowanie pacjenta w szpitalu, zachowanie całego personelu w szpitalu. Jak byłem ostatnio w szpitalu, parę dni temu dobrych, niestety, i to na ostrym dyżurze, no to zetknąłem się z trzema lekarzami, z czterema lekarzami,
i innymi kobietami, innymi osobami, co do których nie wiem, co to były za osoby, bo tylko ten lekarz, który ostatecznie przyszedł jako specjalista, żeby mną się zająć, zaczął od tego, że się przedstawił, prawda? A na przykład młoda kobieta, która mną się zajmowała na początku, to nie wiedziałam, kto to jest. Później dopiero, czy to jest pielęgniarka, czy to, kto to jest. I dopiero no później z różnych rozmów, które ona prowadziła z innymi, z jej zachowania, wyciągnąłem wniosek, że to musi być lekarka, prawda? Czyli tak nie może być. Ludzie zawsze się sobie przedstawiają. Na dzisiaj myślę, że tyle powinno wystarczyć. Dziękuję bardzo.